Emilia Szlapa, Polską. Młoda i utalentowana jaworznianka Emilka Szłapa, skrzypaczka, dla której wielką pasją jest muzyka, triumfowała podczas międzynarodowych konkursów. Emilia ma dopiero 13 lat i już może pochwalić się licznymi wygranymi w konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych. Ostatnio zajęłam drugie miejsce w Emmaus Online Competition w Grecji i równocześnie był konkurs w Serbii, w Belgradzie, na którym zajęłam pierwsze miejsce. A w tą sobotę w nocy wróciłam z konkursu międzynarodowego w Czechach, w Ústí nad Orlicí i zajęłam tam drugie miejsce. Zarówno podczas internetowego konkursu Emmaus Online Music Competition, a także konkursu w Belgradzie i w Czechach konkurowało ze sobą wielu wybitnych skrzypków. Na konkursach poziom przekracza program szkoły muzycznej. Mierzą się najlepsi z najlepszymi. Myślę, że moją mocną stroną jako skrzypaczkę jest wspaniały dźwięk. Bardzo głęboki i części pasażowe. Sukcesy młodej jaworznianki to efekty ciężkiej pracy, wielu godzin spędzonych podczas ćwiczeń. A jak mówi sama Emilka, miłość do muzyki to dar, który chce dalej rozwijać i pielęgnować. Emilka nie zwalnia tempa i już przygotowuje się do kolejnych występów. Będę teraz grała w sali kameralnej w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. W czerwcu zostałam zaproszona na krótki recital w Szczyrku i również w czerwcu będę grała w Filharmonii Śląskiej. Młoda skrzypaczka czeka jeszcze na werdykty jury z dwóch konkursów w Austrii i Bośni i Hercegowinie. Gratulujemy sukcesów.